Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Was do odcinka nowej serii, serii Watchlist, w której będę przedstawiał projekty, które moim zdaniem warto się przyglądać, warto je obserwować, ponieważ są na tyle ciekawe, oferują już na tym etapie taką użyteczność, a często jeszcze po prostu nie będą mieć własnego tokena, dlatego tym bardziej myślę, że warto się tego typu projektami zainteresować. I dzisiaj pierwsza z tego typu propozycji, czyli projekt The Graph oraz zalety oraz powszechna użyteczność już tego projektu, jaki on ze sobą niesie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Projekt The Graph jest już od jakiegoś czasu bardzo mocno rozwijany przez dosyć poważny i naprawdę znający się na swojej pracy zespół. Projekt ten wspierany jest również przez szereg dużych graczy, zarówno instytucjonalnych pod względem finansowania, jak i oczywiście pod względem rozwoju takiego deweloperskiego. Czym jest The Graph? The Graph jest w dużym skrócie takim pomostem pozwalającym na pobieranie danych z blockchainu, dokładnie z Ethereum, poprzez API do takich zwykłych, tradycyjnych aplikacji. Pewnie tutaj część z Was, myślę, że całkiem słusznie powie, że tego typu projekty są, a tak naprawdę ciężko zobaczyć ich użyteczność, ciężko zobaczyć, w jaki sposób one są wykorzystywane. Tutaj The Graph to właśnie wyróżnia się tym, że korzysta z grafowej technologii, która w łatwy sposób pozwala konstruować zapytania do specjalnych subgrafów, czyli specjalnie zaprojektowanych tego struktur danych, które w łatwy i czytelny sposób są prezentowane w postaci wyników. I tutaj widzimy kilka przykładowych zapytań, jak one wyglądają, na przykład najnowsze projekty typu DeFi, czy też wybranie najbardziej płynnych giełd dla danych tokenów. Projekt jest niezwykle interesujący, projekt posiada już swój własny testnet i co ciekawe, pomimo tego, że mainnet tego projektu nie został uruchomiony, z projektu już można korzystać. Sam osobiście w kilku swoich rozwiązaniach korzystam z tego projektu. W jednym z nich publicznie dostępnym, czyli w Game Trackerze, a również korzystam z projektu The Graph po to, aby pobierać najnowsze tokeny dodawane do pól płynności Uniswap. Także tutaj każdy, kto korzysta z Game Trackera, również powinien już w jakiś sposób mieć wizję tego, do czego ten The Graph może być wykorzystywany. Jednak to jest tylko mały promil tego, co ten projekt potrafi. Na pewno część z Was korzysta z Uniswapa, z tego interfejsu użytkownika. Od razu mogę powiedzieć, że powstał on dzięki właśnie technologii wprowadzonej przez projekt The Graph. Osoby, fani korzystający z Synthetix, czyli z produktów syntetycznych w zdecentralizowanym świecie, również informuje, że projekt ten korzysta z rozwiązania oferowanego przez The Graph. Projekt Decentraland, czyli wirtualna, zdecentralizowana rzeczywistość umożliwiająca budowanie wirtualnych światów, również w zakresie oferowania usługi marketplace, czyli miejsca, gdzie możliwa jest wymiana obiektów NFT, czyli non-fungible tokens, również korzysta z rozwiązania The Graph. Projekt Aragon, jak i szereg jeszcze innych, trochę mniej znanych produktów, również wykorzystuje ten projekt.
Co już wcześniej wspomniałem, projekt ten jest wspierany przez szereg dosyć znanych i istotnych funduszy inwestycyjnych. Projekt ten już teraz będzie prawie około 2 lat, odkąd ten zespół pracuje właśnie nad swoim rozwiązaniem i myślę, że są na bardzo dobrej drodze. Pod koniec roku 2020 jest planowane wypuszczenie mainnetu oraz udostępnienie tokenu GRT dla tego projektu. Projekt ten w początkowej fazie oczywiście kierowany jest do zespołów deweloperskich, do programistów, którzy będą na bazie jego budować dalsze rozwiązania, co tutaj mam nadzieję dosyć jasno przedstawiłem, prezentując kilka projektów korzystających z tego rozwiązania, o których nawet może nie wszyscy mają świadomość o tym, że właśnie korzystają z tego projektu. Dokumentacja, bo to warto tutaj ocenić, jest jak najbardziej czytelna, jak najbardziej łatwo z niej się dowiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać The Graph. Mnie po spędzeniu paru chwil z tą dokumentacją nie przysporzyło najmniejszych problemów wykorzystanie możliwości, jakie daje ten projekt właśnie poprzez technologię Graph Query Language i udostępnione w ten sposób API. Największą mocą tego projektu jednak są tutaj tak zwane subgrafy, czyli elementy, które kontekstowo w jakiś sposób oddzielają nam poszczególne elementy całego blockchainu Ethereum. I dzięki temu możemy właśnie odpytywać się o dane bezpośrednio związane z giełdą Uniswap, między innymi z Compoundem, z projektem Moloch, z Ethereum Name Services. Możemy zobaczyć, jakie nowe name services zostały dodane, jakie zostały zarejestrowane, jakie na przykład kończą swoją ważność. Wszystko to możemy również wykonywać za pomocą takiego sandboxa, takiego playgroundu, gdzie wprowadzając odpowiednie zapytanie, dostajemy tutaj taki właśnie wynik. I żeby jeszcze bardziej udowodnić i potwierdzić, że ten projekt jest naprawdę działający, naprawdę można z niego już korzystać, zaraz postaram się przedstawić kilka moim zdaniem ciekawych zapytań. Co ciekawe, każdy z nas jest również w stanie przygotować swój taki subgraph i w jego zakresie również umożliwiać korzystanie, a po uruchomieniu mainnetu zarabianie na tym, że inni użytkownicy, klienci poprzez właśnie indekserów i kuratorów, czyli poszczególne takie piony kompetencyjne w tym projekcie, będą mogły z niego korzystać. My jako twórcy takiego subgrafu również możemy dzięki temu jakieś wynagrodzenie otrzymywać i to jest jedna z kilku możliwości, jakie ten projekt będzie dawał w kwestiach takich typowo zarobkowych. Projekt ten będzie oparty o dodatkowo proof of stake, także to jeszcze kolejna opcja czerpania z tego korzyści jak najbardziej się pojawia. I teraz trochę sobie pomówiłem, poteoretyzowałem, poopowiadałem, co tu w tym projekcie jest takiego. Natomiast może przejdźmy do konkretów. Tutaj specjalnie przygotowałem kilka zapytań, żeby tak przedstawić projekt od strony technicznej, a nie prezentować go tylko jako takie marketingowe nie wiadomo co. Na przykład tutaj przykładowe zapytanie, które wyświetla nam 3 najbardziej płynne pary dla danego tokenu. Oczywiście, jeśli możemy sobie to zmienić na 5, otrzymamy 5. I tutaj to są dane dostępne przez interfejs, przez przeglądarkę internetową. Natomiast cała siła i cała rzecz polega na tym, że takie zapytania możemy przesyłać do danego podgrafu, do danego subgrafu z dowolnego języka programowania i dzięki temu budować własne rozwiązania. Kolejne, myślę, że bardzo ciekawe zapytanie, które z pewnością znajdzie swoje zastosowanie w projekcie Game Tracker, to wyświetlanie nowych swapów dla danego tokenu, konkretnie dla danej pary zapewniającej płynność konkretnemu tokenowi. Dzięki temu jesteśmy na przykład w stanie ocenić nowe transakcje typu kupno, sprzedaż w danej parze.
dzięki czemu możemy dalej określać, czy projekt zyskuje na popularności poprzez zwiększanie się ilości transakcji typu buy, czy na przykład zaczyna być wyprzedawany poprzez zwiększenie się ilości transakcji typu sell. Kolejne zapytanie, które jeszcze tutaj chciałbym przedstawić, aby uwiarygodnić cały projekt i przedstawić tym samym jego możliwości, jakie oferuje, to zapytanie związane oczywiście z wyświetleniem podstawowych informacji na dotyczących ceny konkretnego projektu. I tutaj, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda w praktyce, pozwoliłem sobie również napisać kawałek kodu, który przedstawi, w jaki sposób to wygląda. Teraz uruchomiłem sobie właśnie zapytanie, które wcześniej wpisałem tam w ten interfejs przeglądarkowy, który połączone z właśnie technologią WebSocket do tego podgrafu i dzięki któremu dostajemy automatyczne powiadomienie o zmianie ceny danego tokenu, kierując się właśnie filtrując po symbolu. I tutaj dla przykładu wziąłem projekty Wrapped ETH i widzimy, że tutaj no akurat w tym momencie ta cena się nie zmieniła, natomiast będziemy powiadomieni bardzo szybko, praktycznie w czasie rzeczywistym o takiej zmianie. Do czego ten projekt również może być wykorzystywany? Może być wykorzystywany też do pisania botów, które często widzimy teraz na Uniswapie, które po prostu podpinają się po płynność w momencie, kiedy damy za mało gazu, za duży poślizg. Takie transakcje mogą być właśnie wykryte przez tego typu rozwiązanie i następnie może dojść do sytuacji, w której taki bot złoży zlecenie kupna przed nami, ponieważ stwierdzi, że da większy gaz i następnie to, że on kupił, automatycznie spowoduje podwyższenie ceny zgodnie z algorytmem Uniswapa, a następnie sprzedanie nam już w postaci mniejszej ilości tokenów i tego typu transakcje na pewno każdy, kto korzysta z Uniswapa, zaobserwował, że mamy po prostu buy i sell wykonywane z jednego adresu market makera i wchodzące w jedną transakcję. Także do tego typu rzeczy może być wykorzystywany projekt GraphQL i widzimy tutaj, że takie właśnie zmiany cen zostają przez nasz program wysyłane. Oczywiście można to dalej obrabiać, wysyłać odpowiednie komunikaty, gdy cena się zmieni o daną ilość i robić z tym tak naprawdę co tylko potrzeba, co tylko nam się zachce. Tutaj mamy oczywiście szereg dodatkowych jeszcze takich endpointów związanych z funkcjonalnością tego projektu. I to wszystko, co chciałem w tym odcinku powiedzieć o projekcie Subgraph. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainteresowałem Was tym projektem. Uznaję go za niezwykle ciekawy, interesujący. Zachęcam do samodzielnego zapoznania się z nim. Ja tutaj przedstawiłem, że można z tego projektu już realnie korzystać, co jest, myślę, że dość nieczęsto spotykaną cechą w świecie projektów kryptowalutowych. Oczywiście zapraszam do wykorzystania realnego tego programu, sprawdzenia, jak to się robi poprzez na przykład korzystanie z projektu GameTracker oraz do komentarzy w tym filmie odnośnie projektu TheGraph. Dziękuję, cześć.